Witam Ciebie serdecznie. Obiecałam poprowadzić wspólną medytację, by zgłębiać przyczyny poczucia niskiej wartości. By zgłębiać przyczyny, dlaczego nie zawsze jestem sobą. Czyli tym, co już wcześniej mówiłam. Nie jestem tym płynnym światłem, bo tu coś boli, tu coś przykrego mnie spotyka. Codzienne życie nam pokazuje, że nie ma tego przepływu do końca. I już wiesz, że z wyższą świadomością, którą nazywam Chrystusowe ja, nazywam mądrość, nazywam źródło miłości, prawdziwe, jedyne źródło miłości i kreacji. Kontaktuję się od wielu, wielu lat. I ufam tej mojej wyższej świadomości, a kiedy zapominam o niej, no to mam pstryka w nos. I dzisiaj spytałam, właściwie czekałam na ten moment, kiedy mogę to nagrać. Po porannej medytacji są Wigilia Andrzeja, 29 listopada. Czuję tak, to jest ten dzień. I spytałam swojej wyższej świadomości, czy mogę poprowadzić, choć czułam wcześniej, że mam to zrobić. Połączyłam się z nią i słyszę tak najpierw sobie, czyli mam się najpierw na sobie skupić, wejść w to, by to Tobie omówić tak ogólnie, by było jasne, bo nie każdy słyszy, nie każdy tak odbiera obrazy jak ja i jak już wielu z nas. I tutaj ten odcinek daje jako takie wprowadzenie do tej medytacji i prawdopodobnie bardzo Ci się to przyda. Trzeba wiedzieć, że wokół nas w przestrzeniach ogólnych pola świadomości jest wiele central. Wiele central i my decydujemy, czy podłączamy się pod tą centralę. Jeśli komuś zaufamy, uwierzymy, jeśli nam się coś podoba lub uważamy, że tak, to jest w tym racja, to wówczas wskakuje do nas taki program z tej całej centrali. Oczywiście jest ich ogrom. Nie jestem w stanie ich wymienić wszystkich, natomiast takie powiem ogólne, najbardziej rozdmuchane, co ja czuję, widzę, jest program religijny, danej religii. I to one nam najwięcej kłopotu sprawiają. Następnie mamy programy kulturowe, danej kultury, danej religii. A religii powiedziałam, danej rodziny, program danej partii politycznej. I może to być też program jakiegoś wcielenia, gdzie coś było załatwione nie po naszej myśli, nie po naszemu. Nie po naszemu, czyli nie według serca. I ten program mnie prześladuje. Może prześladować w postaci samotności, jakiegoś bólu. I to są te właśnie wcieleniowe, to są bóle przewlekłe. I robi się różne rzeczy i nic nie działa zewnętrznego. Nawet takie płytkie medytacje też nie do końca pomagają. I uzdrawianie, ten skok kwantowy, czy uzdrawianie kwantowe, to jest właśnie to, że wchodzimy w kontakt ze swoim ciałem świetlistym, prosimy, żeby pokazało nam, jaki jeszcze w sobie noszę program, ponieważ jak nie zadam pytania i nie poproszę dokładnie, o co mi chodzi, to nie ma nic.
Jaki program jeszcze mnie ogranicza, nie pozwala się w pełni obudzić, w pełni korzystać z moich darów? I to jest nasza praca codzienna. Może to być coś takiego, że żałujesz jakiejś osoby, jakiejś ofiary z tego życia, jakiejś bliska. To może być osoba lub z innych wcieleń pokoleniowych i niesiesz jej balast, jej los na sobie. I spotkałam się w swoim gabinecie i na ustawieniach, na warsztatach wiele takich osób, które nie żyją sobą, bo dźwigają los innej osoby. Jak ja to widziałam, czy widzę, przecież tu parę dni temu też w gabinecie widziałam, że na plecach ma coś takiego jak garb, czasami jak plecak i czasami jak taka jakaś dziwna istota wisząca na karku z tyłu. I to było właśnie tak parę dni temu. Przychodzi do mnie pierwszy raz kobieta, a ja mówię: oj, siedzi ci coś na karku, coś cię tutaj obezwładnia z energii. I od razu słyszę: to mój mąż. Ale to jeden z ostatnich przypadków. Natomiast bywa tak, że ta osoba, widzę ją, patrzę w jej oczy i widzę zupełnie kogoś innego. Wiem, że tam siedzi ktoś inny, patrzy przez te oczy. Czasami widzimy, że to są buty niepasujące do rozmiaru butu danej osoby. Także jest wiele podsunięć, obrazy, każdy ma swoje, do jakich się przyzwyczaił w medytacjach, jakie zakodował w sobie. Dużo obrazów, symboli powtarza się, ale są też bardzo indywidualne. Jeśli nie rozumiesz, co dany symbol, co dany obraz pokazany ci przedstawia, zadaj następne pytanie. Czyli tu precyzja w zadawaniu pytań i tak długo, aż nie przyjdzie zrozumienie. Ach, to. Bardzo ważne jest, że mam z tego chcieć zrezygnować. Ja z tego rezygnuję. Ja już dziękuję za ten program, bo na dzisiaj jestem innym człowiekiem. Już to mi nie służy. Ja chcę inaczej, więc decyduję o uzdrowienie, o transformację, by móc bardziej oddychać, by poczuć nowy krok do przodu. Wola, czyli decyzja i wola. I wiedzieć, ufność do tego swojego ciała, czyli do siebie, do swojego ciała świetlistego, które jest połączone ze wszystkim, czyli ze źródłem, tak? Że to ono oczyszcza, uzdrawia i transformuje. Moim zadaniem jest podziękować za pokazanie, i wdzięczność, że już się to uzdrawia i transformuje. I widzieć, jeśli widzisz to świetnie, jeśli nie, to poczuj w swoim ciele, że napływa do serca, że zaczynasz czuć przepływ, że ciało ci pokazuje, nawet jeśli odezwał się wcześniej ból, że ciało ci pokazuje takie odprężenie. I to też jest świetna informacja, że dokonało się. Powiem teraz krótko o swoim, bo też właśnie może to być w naszej wspólnej medytacji, w tej podróży czy bajce, a każdy ją swoją przeżywa. Przypomniało mi się dzisiaj, że, bo w ogóle wiele medytacji przeżywałam w różnych grupach prowadzonych przez inne osoby i bywało tak, że medytacja była taka sterowana i ja robiłam to, co chciał prowadzący. Nie potrafiłam się wyłączyć, żeby wejść w tą swoją bajkę, co ja na dany czas potrzebuję. I pamiętam w 2000, to był 12 rok, czy 11, już tak nie pamiętam, ale 11 albo 12, gdzie w grupie prowadzący mówi,
o połączeniu z tym duchem całości, żeby się nim poczuć. On mówi swój obraz, jak to może być. Raptem od tego momentu, jakbym się wyłączyła, czyli weszłam w ten poziom swego ducha i zaczęłam odbierać tak niesamowite informacje i je jednocześnie uzdrawiać. Przyszło ogromna moja radość, że ja już potrafię to robić i bardzo indywidualnie. I właśnie Ciebie też zachęcam. Postaram się w tej medytacji niewiele mówić. Będę tylko lekko naprowadzać, żeby nie zakłócać Tobie tego, co Tobie pokaże ta wyższa świadomość. U mnie pytam o jaki, tak zadałam pytanie, jaki mam program w sobie, który mnie jeszcze ogranicza, który nie daje pełnego przepływu, tego pełnego otwarcia, nie obudziły się jeszcze te wszystkie dary, które pewnie bym chciała. No i cóż, przywołuję tą swoją wyższą świadomość, a mówię, chcę Ciebie usłyszeć, a ona jestem. I ja mówię, ale proszę, ja chcę być pewna, że Ty do mnie przemawiasz. I znowu słyszę, jestem. No dobrze, i wówczas zadaję właśnie to pytanie o ten program i słyszę, jaki to jest program. Wydawałoby mi się, że wcześniej to mam przerobione. Okazuje się, że program może być, to jest taka składowa różnych listków albo jak winogrono, tak? Do jednego kiścia jest wiele przyczepionych gron i tak może być takie grono, taka moja wewnętrzna centrala danego programu. Więc zdejmę te jedno grono, a po jakimś czasie wyskoczy inne. I właśnie trochę byłam zdziwiona, co to jest za program, daje się prowadzić, idę ścieżką, no i wchodzę taki ciemny las. Las, czarny las jest symbolem dla mnie czegoś zakrytego, tak jak czarny kolor, czegoś zakrytego, czegoś ukrywanego, czego nie chcemy pokazać, najczęściej sobie. I pojawia się, ponawiam pytanie, proszę pokaż mi obraz tego programu. No i widzę piękne pięć drzewa, dorodne, piękna kora. Nie widzę korony, ale mój wzrok idzie niżej, bo coś się szarpie przy tym drzewie z boku, po prawej stronie i dopiero zauważam łańcuch na dole drzewa, tego pnia, gdzie dla mnie pień wyraźnie mówi, że jest to kręgosłup, pewność siebie, tak, bo pień jest także pewnością siebie, jest jakiś łańcuch. On się rusza, bo coś na tym prawym korzeniu płynie, widzę ten łańcuch i tam jakiś stworek, jakieś coś niezidentyfikowane się szamocze. I był to taki brunatny jakaś istota, jakiś program. Widocznie nie było dla mnie potrzebne jaki. To znaczy ja wiem jaki program, ale co on dokładnie ma w sobie, taka zbita masa jakiejś brunatnej energii, tak jakby jakieś zwierzątko leśne, ale nie wnikałam w to. Pierwsze co zrobiłam, to podziękowałam za pokazanie tego, że jest to u dołu kręgosłupa i związane z prawą nogą, z prawym biodrem prawdopodobnie tutaj, bo szło w dół i to coś się szamotało. Podziękowałam, zrezygnowałam z tego programu i otworzyłam się na to źródło miłości i z ufnością i wdzięcznością pierwsze poprosiłam o uzdrowienie, bo rezygnuję z tego. Nawet gdybym nie poprosiła, tylko że rezygnuję zdecydowanie, to już następuje proces uzdrawiania i ten proces obserwuję i tylko wyrażam wdzięczność.
Dziękuję za uzdrowienie, dziękuję za transformację, wyrażam głęboką wdzięczność i czuję to całym sercem, że klatka piersiowa tu wzbiera coś. I to się, łańcuch się rozpłynął, najpierw na tym pniu i widzę właśnie taki ślad, tak? I ten ślad może powodować ból, jakieś wynaturzenie w ciele. I po chwili znika łańcuch tam na tym korzeniu i widzę taki ciemny ślad na tym korzeniu, który też stopniowo znika. Moja wdzięczność, jak to wszystko zniknęło. Oczywiście moje wewnętrzne wdzięczność jest ogromna, łzy radości, łzy szczęścia. I tak ta ufność, że to światło, że to źródło miłości uzdrawia, a nie ja. Jako umysł, tak? Czyli ta wyższa świadomość, nawet nie ta świadomość codzienna, z której korzystamy. I tak, jakie ty będziesz mieć obrazy, od ciebie zależy. Co zobaczysz, od ciebie zależy. Jednak skoro pokazano mi ścieżkę, poprowadzę ciebie także ścieżką przez las.